Oj, dzieje się. Epic Games wyjechał z grubej rury, prezentując nową wersję Unreal Engine oznaczoną numerkiem 5.2, narzędzia deweloperskie dla Fortnite, nowy język programowania, realistyczne animacje dla MetaHumans i pożegnanie z ArtStation, SketchFab, Quixel Bridge i Unreal Marketplace. Zresztą streszczę Ci całą konferencję State of Unreal i sam zobaczysz, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie. Unreal Engine 5.2. Zaczynamy od czegoś, co najbardziej zainteresuje stałych widzów kanału. Nowa wersja Unreal Engine jest już dostępna przez launcher Epic Games i GitHub w wersji preview, czyli dalej są to testy, ale już całkowicie publiczne, więc każdy z nas może to sobie pobrać i przetestować na swoim komputerze. Ja na pewno pobiorę i dam znać w większych szczegółach, co sądzę o nowych featurech, ale teraz takie ogólne spojrzenie na to, co dostaniemy w nasze rączki. Z większych zmian na pewno można wskazać na zupełnie nowy system materiałów o nazwie Substrat. Cały czas w wersji eksperymentalnej, niegotowej do wdrożenia, ale przyznam, że już teraz wygląda bardzo ciekawie. Obiecuje on nam możliwość wielowarstwowego łączenia fizycznych materiałów w jeden, dzięki czemu będziemy w stanie tworzyć tego typu efekty. Sam nie wiem jeszcze o tym za wiele, ale gdy się dowiem, to na stówę stworzę film specjalnie o tym. Dalej mamy narzędzia do szybkiego budowania proceduralnych scen. Nie ma to jakiejś konkretnej nazwy, przez co może wydawać się dosyć ogólnym stwierdzeniem, ale jak zobaczysz, to na pewno zrozumiesz, o co chodzi. W Unreal Engine 5.2 dostajemy narzędzia pozwalające na proceduralne generowanie wielkich terenów, dopełniając tym samym nasze ręcznie tworzone mapy w bardzo przyjemny i realistyczny sposób. Nie jestem jeszcze pewien, jak to będzie konkretnie działało, ale patrz tylko na to. Asety same rozumieją, w jakim miejscu się znajdują i dostosowują do swojego otoczenia. No i dodatkowo oczywiście klasyczne ulepszenie do systemów Lumen, Nanite i Chaos, czyli jeszcze więcej tego samego i mniejszym kosztem wydajnościowym dla naszego komputera. Oficjalna roadmapa Unreala 5.2, do której link umieszczam w opisie, mówi o poprawkach dla globalnej iluminacji w Lumenie, a także o wsparciu dla kolejnych feature'ów w Nanite, jak dostęp do Custom Depth Buffer czy Stencilów. Ale dobra, resztę zostawię na film konkretnie o Unreal Engine 5.2, bo chwilę już opowiadam, a dowiedzieliśmy się znacznie więcej. Fab, czyli taki SketchFab, ale bez Sketch. Dowiedzieliśmy się, że Epic jest bardzo dumny z rozwoju platform, jakie zakupił w ostatnim czasie. Czyli ArtStation, SketchFab i Quixel Bridge radzą sobie świetnie, więc stwierdzili, że będą je zamykać. Tak, do końca tego roku chcą połączyć ArtStation, SketchFab, Quixel Bridge i Epic Marketplace w jeden wielki rynek o nazwie Fab. Każdy będzie tam mógł sprzedawać swoje asety, a także publikować je za darmo, czyli koncepcja podobna do sklepów dostępnych w każdej z tych platform, tylko tutaj to wszystko będzie połączone. Miliony wysokiej jakości asetów w jednym miejscu z możliwością zwyczajnego przeciągnięcia do edytora brzmi świetnie. Tym bardziej, że obiecują aż 88% udział w sprzedaży dla twórców publikujących tam swoje projekty. W teorii brzmi to bardzo dobrze. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie w praktyce. No i to jeszcze nie wszystko, bo Fab niby nie jest jeszcze publicznie dostępny, ale już teraz można go testować w wersji alfa, korzystając z UEFN. Tylko co to jest? Unreal Editor for Fortnite. To specjalna wersja Unreal Engine stworzona z myślą o grze Fortnite. Pozwala nam na tworzenie własnych map, a nawet całych gier z asetów dostępnych w Fortnite i tak jak wcześniej wspomniałem na platformie Fab. No i to nie koniec, bo tak stworzony projekt będziemy mogli opublikować do ogrania przez miliony ludzi grających w Fortnite. A żeby było jeszcze fajniej, to specjalnie dla UEFN powstał nowy silnik programowania o nazwie Verse. Jest on stworzony po to, aby jak najbardziej ułatwić i przyspieszyć tworzenie logiki do projektów powstających na tej platformie i na pewno jest to kolejna rzecz, jaką muszę przetestować w najbliższym czasie. Sam kod wygląda bardzo czytelnie. Praktycznie wszystko, co piszemy, jest w czystym angielskim i z tego, co widziałem, nie wymaga on jakiejś specjalnej składni, więc raczej powinien być prosty w nauce. A i zapomniałbym jeszcze wspomnieć o tym, że to demko, które teraz widzisz, jest już dostępne do ogrania przez UEFN. Obadam i zdam raport, co i jak. MetaHuman Animator. Pewnie kojarzysz MetaHuman Creator, co nie? Jest to program do tworzenia realistycznych postaci w dosłownie kilka minut, który dodatkowo jest dostępny całkowicie za darmo dla każdego użytkownika Unreal Engine. Teraz dochodzi do tego kolejna warstwa. Jesteśmy w stanie tworzyć animacje twarzy, wykorzystując do tego jedynie film z telefonu. Niestety tutaj nie jestem w stanie tego przetestować, więc będę musiał opierać się na tym, co mówią inni. Bo niby jest potrzebny do tego jedynie telefon, ale jest to dosyć konkretny telefon. MetaHuman Creator wymaga iPhone'a do poprawnego działania, a ja stety bądź niestety mam telefon z Androidem, przez co testowania raczej nie będzie. Ale i tak muszę przyznać, że wygląda to naprawdę dobrze, biorąc pod uwagę, że wystarczy nagrać szybki film, wrzucić do Unreala, a ten stworzy z niego gotową animację dla twojej postaci w dowolnym stylu.
I to by było wszystko, jeżeli chodzi o najważniejsze nowości z konferencji State of Unreal. Przyznam, że jestem podekscytowany, szczególnie tą platformą Fab, ale też nowym systemem materiałów czy językiem programowania. No i chyba nie mogę inaczej zakończyć tego filmu, jak zapytać się, co tobie najbardziej się podobało i co będziesz testować. Ode mnie powiem, że na pewno szykuje się sporo kontentu na te tematy, ale jeżeli wpadniesz na jakiś dobry pomysł na przetestowanie rzeczy, o których przed chwilą mówiłem, to daj znać pod filmem. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli tak, to zarzuć łapką w górę, żeby więcej osób dowiedziało się o nowościach, jakie nas czekają w najbliższym czasie. No to co? To raczej tyle, więc cześć.